Ja może o naszej grze. Uważam, że pierwszą połowę zapasywnie przespaliśmy. W drugiej połowie było trochę lepiej, poszliśmy więcej do przodu, trochę stworzyliśmy te sytuacje. Przy wyniku 1-0 dla gospodarzy, gdybyśmy coś wykorzystali, naturalnie można było to jeszcze odwrócić. Uważam, jak się nie strzela bramki na wyjeździe, nie można zdobyć punktu. Także uważam zasłużone zwycięstwo GKS-u. Dziękuję. Dobry. Jeżeli wygrywa się spotkanie po bardzo dobrej grze i zdobywa się 3 punkty, jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatni punkt na wyjeździe, to robią się 4 i ten punkt zwłaszcza nabiera większego znaczenia. Także ten wymiar punktowy jest bardzo istotny. Na pewno bardzo ważna rzecz w dzisiejszym spotkaniu skład personalny. Tak? Byliśmy osłabieni względem kluczowych graczy, dwóch graczy Mateusza Maka i Bartka Śródzowskiego, ale nie płakaliśmy z tego powodu, bo zapowiadałem przed ostatnim spotkaniu Łęcznej, że jesteśmy przygotowani na różne warianty. Uważam, że jest groza zawodników, którzy są w stanie wejść na boisko i tworzyć drużynę przede wszystkim, bo myślę, że dzisiaj tworzyliśmy drużynę na boisku i było to widać przez całe spotkanie. Ważny kolejny czynnik to jak wychodziłem dzisiaj na to spotkanie, wychodziłem ze swojego pokoju trenerskiego, komentarz w telewizji do tego spotkania, że GKS Bełchatów to jest drużyna po 3 spotkaniach, która bardzo dobrze gra w pierwszych połowach, a słabo gra w drugich połowach, że gra słabiej. Jest to bardzo widoczne, dlatego chcieliśmy udowodnić, że to nie jest nasz problem i myślę, że udowodniliśmy statystyki po meczu 19 strzałów, 11 celnych. To jest coś, co poprawiliśmy i to pozwoliło nam wygrać. Myślę, że mimo 10 punktów i objęcia pierwszego miejsca w tabeli, oczywiście kolejka się jeszcze nie zakończyła, nadal uważam, że nie jesteśmy faworytami, tylko jesteśmy Benjaminkiem, który sumiennie wykonuje swoją pracę, stara się z każdego meczu maksymalnie wyciągać ilość punktów i chciałbym, żeby wszyscy nas tak traktowali. Po prostu musimy w kolejnych meczach zapracować na naszą pozycję. To jest pozycja dopiero 4 spotkań. Jeżeli będziemy w stanie grać na takim dłuższym odcinku, tak jak teraz, no to wtedy będzie można powiedzieć o GKS-ie, że będzie się liczy. Na razie musimy ciężko pracować na Benjaminek. Dziękuję uprzejmie. Proszę pytania do tutaj. A to kiedy będzie ten moment, gdy tak będzie można GKS-ie na to mówić, że się liczy? Bo już Pan tak mówił ten punkt wcześniejszy, że spokojnie, żeby nie kupować tego. Ale to kiedy ten właśnie fragment, gdy jednak GKS w tym gronie faworytów mógłby być jakoś traktowany? Faworyci są w innych miastach, tak? Tak uważam. My skupiamy się przede wszystkim na pracy. Ja nie będę zmieniał frontu. 3 tygodnie temu zaczęła się liga, tak? Także mamy 10 punktów. Uważam po prostu to, co powtarzam. Wycisnęliśmy te 10 punktów po bardzo dobrej grze, bo uważam, że w wielu tych spotkaniach to nie był przypadek, tylko wynikało to z naszej dobrej dyspozycji. I wiele razy tak było, że zespoły zdobywały punkty, a później był jakiś problem. Dlatego ja wolę nie wybiegać w przyszłość, skupiam się na danym dniu. Mam takie motto, że z danej ciężko pracując otwieram drzwi do następnego dnia i tak to robią też moi piłkarze i nie będziemy odkładać żadnych bajek, tylko musimy ciężko pracować. Tutaj zdanie nic zmienia. To jeszcze może pytanko o Michała Maka, bo w każdej bramce miał tak naprawdę udział. 4 asysty, 2 bramki. W każdym meczu, to najwyżej nie odwrócicie go tam w szatni, czy co? Czy nie, wszyscy wydaje mi się, że wchodzimy po ziemi, nie fruwamy w obłokach. Michał Mak jest w dobrej dyspozycji, ale też drużyna jest w dobrej dyspozycji. Odbiory, ustawienie zespołu, praca całego zespołu w defensywie, bo uważam, że dzisiaj sporo się napracowaliśmy w defensywie całą drużyną, począwszy od Bartosiaka. Poprzez obrońców pracowaliśmy na te odbiory, sporo tych odbiorów, które się przekładały później na te akcje ofensywne. Zależało nam dzisiaj, żeby więcej odbierać tych piłek w środkowej strefie, żeby nie wychodzić głęboko z własnej połowy, bo to nie jest dla nas skuteczne. Właśnie dla Michała Maka jest dobre, właśnie jak przejmujemy inicjatywę w środkowej strefie, mamy odbiory i tu się napędzamy i to właśnie Michałowi sprzyja. Dziękuję.